Piotr Dudek, magazyn Do Kosza, Dudek TV, odcinek 99. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się typowaniem meczów ćwierćfinałowych Energa Basket Ligi. Jak dobrze wiecie, mecze półfinałowe, finałowe i o brąz będą w formie bańki rozegrane. Natomiast mecze ćwierćfinałowe będą systemem tradycyjnym rozegrane. I tu będzie się liczyła ta przewaga własnego parkietu, którą zespoły zdobyły po rundzie zasadniczej, tak? Czyli po 30 rozegranych meczach sezonu zasadniczego. I teraz słuchajcie, jak to wygląda. Pierwsza para to jest z pierwszego miejsca Enea Zastal BC Zielona Góra kontra ósma PG Spójnia Stargard. Też pamiętajmy, że na playoffy czekaliśmy 2 lata, no bo w zeszłym roku tych playoffów nie było. Sezon został zamknięty już w marcu i o playoffach mogliśmy tylko sobie pomarzyć. Także mecz numer 1 już w najbliższy wtorek o godzinie 20. Tego meczu nie zobaczymy na w kanałach Polsatu, tylko będzie na platformie Emocje TV. Drugi mecz w czwartek, 1 kwietnia. Trzeci w poniedziałek, 5 kwietnia. Ewentualny czwarty 7 kwietnia, w środę. Ewentualny piąty w sobotę, 10 kwietnia. Licząc takiej ostatniej możliwości, 4 pierwsze mecze, jeśli one by się odbyły. Czyli byłby wynik nie 3-0, tylko byłby kolejne mecze, będą o 20. Ale zajmiemy się faktami. Wiele osób mówi, że spójnie stać na niespodziankę. Ja wam powiem szczerze, ja tu nie widzę żadnych szans. Rzeczywiście, tu trzeba przyznać, że Marek Łukomski wszedł do tej spójni, ją nieco odmienił. Ale też pamiętajmy, że tam były też wymiany zawodników dosyć głównie. Mam na myśli Daytrita, który rozruszał to towarzystwo i potrafi podać, zorganizować tę grę, rzucić, także to jest inny zespół niż ten, który był przed jeszcze Markiem Łukomskim, ale chwała mu za to, że rzeczywiście znalazł flow z zespołem i ten zespół naprawdę grał nieźle, także duże brawa. Marek wrócił na tą karuzelską trenerską, i pokazuje, że naprawdę może w tej lidze jeszcze namieszać, ale nie namiesza w meczu ze Stalem. To jakby nie ma dwóch zdań, że jak dla mnie gładkie 3-0 i brak tematu. No widzieliśmy jeden problemem ekipy trenera Renata Baka, mistrzów Polski Zielonej Góry, jest fakt, że podczas kontuzji Grossela, centra, ta gra wyglądała zupełnie inaczej. Ja już wcześniej o tym pisałem na Twitterze wielokrotnie, że brak tego wysokiego, ryżowego Amerykanina jest naprawdę dotkliwy. Świetnie gra tyłem do kosza, dużo widzi na parkiecie, zabiera przestrzeń pod koszem, naprawdę potrafi mega zachować się w ataku, tego z wody, to jest poezja. Także w obronie wygląda całkiem nieźle, jest postrachem dla drużyn przeciwnych. Także tutaj to był problem, brak Grossela. W pewnym składzie tutaj Zastal nie ma żadnych problemów, nie będzie miał i tu typuje gładkie 3-0 dla Enea Zastal Zielona Góra. Także tutaj w ogóle nie widzę możliwości, żeby to się inaczej odbyło. Zapomnijmy o tych meczach nieco słabszych, widzę VTB, o porażce w tym dość dziwnym meczu rozgrywanym tuż po meczu właśnie Ligi VTB z Argedem Samstal Ostrów Wielkopolski. Zostawmy to, to już jest za nami. Zespół z Zielonej Góry był zdecydowanie najlepszy w rundzie zasadniczej. Świetnie gra w mega mocnej lidze VTB i tutaj ze Spójnią moim zdaniem gładziutko się przejedzie 3-0 po Spójni. Temat będzie zamknięty.
Tak, to jakby tutaj, no, moim zdaniem, mecze bez większej historii. Tam może będziemy się podnieść pojedynczymi fragmentami, że tam troszeczkę spójnie będzie podgryzała ten Zastal, ale to wszystko. To jest Enea Zastal, to jest machina, która się, jak się rozpędzi, to jest nie do zatrzymania w polskiej lidze. Tu jakby tutaj, no, krzywdy z całym szacunkiem dla PG Spójni, zespół ze Stargardu, no nie uczyni. No jeszcze ten Łukasz Koszarek, młody Bóg, czym starszy, tym lepszy, 37 lata, gra coś jak profesor, a tam zawodników jest naprawdę mnóstwo bardzo klasowych i ta maszyna Jeana Tabaka, jak już ruszy, to rozpędzi się, to rozbija każdego przeciwnika w polskiej lidze w pył, także nie ma o czym gadać. Kolejna para to jest Legia Warszawa kontra druga Legia Warszawa po sezonie zasadniczym kontra siódmy King Szczecin. Pierwszy mecz będzie w czwartek 1 kwietnia, 17:30 w Polsat Sport. Kolejny 3 kwietnia w sobotę, także 17:30 Polsat Sport i także 17:30 Polsat Sport 6 kwietnia we wtorek. Ewentualny czwarty mecz będzie 8, 5, 11 kwietnia. Słuchajcie, tutaj mimo wszystko bym typował 3-2 dla Kinga. Jeśli tamte problemy po-covidowe są już rozwiązane, zawodnicy są w niezłej dyspozycji, przynajmniej większość z nich, bo tam jest szeroka ławka, naprawdę jest dużo talentu. Mam nadzieję, że wreszcie zobaczymy prawdziwego Maćka Lampego. To jest człowiek z innej jakby bajki, jeśli chodzi o polską ligę koszykówki. Tutaj, no, jednak powinni stłamsić te przewagi Legii. A jakie przewagi? Takie przewagi, że Wojtek Kamiński ten zespół budował, lepił cały sezon. Tam było też sporo zmian. Niektóre były wymuszone przez odejścia Sokołowskiego czy Bibińca. Doszło też Lichodiej w ostatnich tygodniach. Także ten zespół naprawdę już jest mocny, zgrany. Każdy tam wie, co ma robić. Mają wytyczne, jeśli chodzi o obronę, jeśli chodzi o atak. Tam to jest też już naprawdę, bym porównał nieco do Zastalu, ale w takim sensie, że ta Legia jest faktycznie też taką maszyną, dobrze naoliwioną, i my wiemy, co możemy się po niej, czego możemy się po niej spodziewać. Także tutaj ja bardzo szanuję Legię Warszawa za to, co zrobiła w tym sezonie. To jest mega, mega wynik. Naprawdę obłędny. Świetna praca Kamyka. Natomiast obstawiam 3-2 dla Kinga Szczecin ze względu na mocną ławkę. Oczywiście to dużo, to jest troszkę wróżenie z fusów, bo nie wiemy kto, czy na pewno wszyscy i w jakiej będą dyspozycji. Powiemy, że ostatni mecz zresztą Kinga w Warszawie, no, wyglądał w ten sposób, że przyjechało 8 kilkunastoletnich zawodników, juniorów i mecz zakończył się szalonym wynikiem, także nie będziemy o tym wspominać. Nie wiemy dokładnie, z tego co wiem, większość zawodników Kinga jest naprawdę już w dyspozycji, jest gotowa do boju i na pierwszy dzień kwietnia roku 2027 będzie gotowa w pełni do rywalizacji z Legią. Także to mnie skłania ku temu, że jednak, drodzy widzowie, to jednak King przejdzie Legię 3-2. Tam będzie dużo zwrotów akcji, moim zdaniem. Dużo będzie wymian. Będzie także ważna dyspozycja dnia. Może będzie ktoś miał dzień konia, ale jednak skłaniam się ku temu, że King Szczecin pokona Legię Warszawa. I chciałbym zobaczyć wreszcie tego Maćka Lampego, który pokazuje, że to jest człowiek, który grał i w NBA, w Euroleague, w najlepszych ligach w Europie, także w Chinach. Także to jest człowiek, jakby, no, mimo że lat 36, to naprawdę mega, mega zawodnik i ostrzę sobie tutaj pazurki, żeby go zobaczyć. Także tutaj obstawiam 3-2 dla Kinga. Przypomnijmy sobie też, że tam właściciel zespołu, pan Król, pompował sporo środków, żeby ten zespół jeszcze na koniec
wzmocnić tam pograno tych słabszych Amerykanów, ściągnięto dużo lepszych, plus właśnie Maćka. I to tego się nie robi po to, żeby odpaść w ćwierćfinale, ale mówię, no tutaj też dużo zależy będzie, w jakiej pozycji będą Szczecinianie po przebytym koronawirusie. Kolejna para to jest trzeci po rundzie zasadniczej zespół Arget Bem Slam Stal Ostrów Wielkopolski kontra Pszczółka Start Lublin. Z szóstej pozycji startuje zespół Dawida Detka. Pierwszy mecz będzie już w tę środę, 31 marca o 17:30. Niedostępny na kanałach sportowych Polsatu. Drugi mecz w piątek. Trzeci we wtorek 6 kwietnia. Oba o 20. Ewentualny czwarty 8, a piąty 11 kwietnia. Tutaj słuchajcie, no Pszczółka jest wielkim rozczarowaniem. Tam ten skład jest jakoś dziwnie budowany. Tam zawodnicy, którzy się nie łapali w Szczecinie, Ware, Davis, przybyli do Lublina, tam są, no, można powiedzieć, że wręcz dominują w tym zespole, są jasnymi postaciami, to też źle świadczy, no bo jak, zespół tam, nie powiem, że odpadł, ale zawodnicy, którzy przegrali rywalizację z lepszymi, Kinki się pozbył, Start ich przytulił i jeszcze Frankę zwiał na Litwę kilka dni temu. Także jakoś to, tak, ten zespół jakoś bez ładu, składu, zbudowany, jakieś zmiany, a wciąż liczyłem, znaczy wciąż, jeszcze tam, jeszcze miesiąc temu liczyłem, że tam będzie na koniec jakiś będzie atak jeszcze. Kogoś zakontraktują, kogoś wymienią, ten zespół wzmocnią, a to tak, to wszystko jakoś tak naprawdę, no, ten początek i a Kemp, później Sharma, jeden kontuzję, drugi po tym krótkim kontrakcie wybył do Hiszpanii. Medford tutaj się nie sprawił, poszedł do Legii, z Legią zajął drugie miejsce po sezonie zasadniczym. Mnóstwo zamieszania, wiadomo kto za co odpowiada, tam jakby, nie wiem, no, w moim zdaniem tu się sezon jakby nikomu się nie życzę, tak jakby już sezon jest jakby już rozstrzygnięty, jakby przegrany, jakby nie widzę, żeby tam jakaś była wola, żeby coś tam zmienić. To jest taki przewidywalny zespół. Jakby, nie wiem, czy coś się wypaliło, czy te nastawienie zawodników jest jakieś inne, czy ten nie można ich dotrzeć. Też pamiętamy z jednego z meczów tą spinkę Kamila Łączyckiego z panem Dawidem Detkiem. To też nie wyglądało najlepiej. Także tu może zarządzanie ludźmi szwankuje. Wypalenie, stres, no wiadomo, no dużo się oczekiwało. Przyszedł sponsor tutarny Pszczółka, duże wsparcie, budżet do góry poszedł, a w pucharach w Lidze Mistrzów no 0-6, tam układko, wszystko przegrane, także promocji wielkiej nie było. Jednak jak miałem patrzeć widzę już Polski, także apetyt był dużo większy i to jakby tam brakuje troszeczkę jakości, brakuje jakby pomysłu. Tam do końca nie wiadomo, kto za to odpowiada. Te pierwsze piątki już dziwnie układane. Nie wiem, co tam do końca jakby to Sirsi raz gra, raz nie gra, zaczyna jako starter, raz jako rezerwowy, raz mało, raz dużo gra. Jakby tak nie bardzo, tak nie ma jakby hierarchii w zespole z Lublina, kto za co odpowiada, kto jest liderem tej ekipy. No i to jak mi się bardzo nie podoba i to wskazuje, że tam nic dobrego się nie wydarzy, dlatego twierdzę, że Arget Bem Slam Stal Ostrów Wielkopolski wygra 3-0 z Pszczółką Startem Lublin podopieczni trenera Igora Miczycza. To prawda, to jest puchar, to nie jest ani Euroliga, to jest Eurocup, to nie jest Champions League, to jest tylko FIBA Europe Cup, ale mimo wszystko awans do Final Four tego pucharu naprawdę jest godny odnotowania i wielkie gratulacje dla Igora Miczycza i całe reszty. Widać tę rękę tego Igora, on tam wszystko ma rozrysowane, wszystko rozpisane. On reaguje szybciutko, coś nie jest nie na parkiecie, jak tak trzeba, to czas bierze, pokrzyczy, wymieni, tam pokombinuje, tutaj tak jest pomysł, zupełnie jakby inna reakcja. Dawid Dedek z tam stosunkiem, bo ja go bardzo szanuję jako trenera, jakby
czasami jakby już się zamyka, poddaje, nie wiem, czy jakby nie może wpłynąć na zespół, nie wiem z czego to wynika do końca, tylko się mogę domyślić, ale od domysłów to nie jest Dudek TV, tylko Pudelki. I tutaj jakby no, ja obstawiam 3-0 dla Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Ostatnia para. WK Śląsk Wrocław, Tref Sopot. Pierwszy mecz we wtorek o 17:30, czyli już, drodzy widzowie, jutro. Transmisja w Polsat Sport News. Drugi mecz w piątek, ta sama godzina, ta sama stacja. Trzeci mecz w poniedziałek, także 17:30 na Polsat Sport Extra. Ewentualny czwarty mecz 7 i piąty 10 kwietnia. No i tu mam duży problem. Bo tak, WKS Śląsk Wrocław naprawdę mi zaimponował. Nie potrafi pokonać mistrza Polski na Lastal BC Zielona Góra. Oliver Widin tam naprawdę nieźle to wszystko poukładał. Wycisnął maksa z tych zawodników. Olek Dziewa naprawdę gra świetnie. Stewart jest znakomity. Naprawdę jest kilku fajnych zawodników. Potrafi maksa z nich wyciągnąć. Ten Ramliak niesamowity i w ataku potrafi to zrobić swoje. No i świetny obrońca. Ten człowiek to jest naprawdę... No ja nie chciałbym, żeby ten Chorwat mnie krył na błysk, jakbym wyskoczył na parkiety jakimś cudem. Energa Basket Ligi. Także ta ławeczka troszeczkę krótka. Nie wiemy, czy w jakiej dyspozycji będzie McCulley, czy on zagra od pierwszego meczu. Jak to wygląda? Z tego co wiem, to ma zagrać. Tam jest pompowany, żeby było to wszystko gotowe na wtorek. Dlatego był jakby w ostatnich meczach był nieobecny. Jest Maciek Bender, który skończył naukę i grę w NCAA. Dołączył, rozegrał mecz w rezerwach w pierwszej lidze. To, że się nie pokazał. Nie wiem, czy będzie w stanie jeszcze w tym sezonie pokazać się, wgryźć się w ten system, odpowiednie przygotowanie do jednak do innych założeń taktycznych i także fizycznych, jakie niesie ze sobą Energa Basket Liga. Teraz Tref. Powiem szczerze, troszkę byłem taki sceptyczny. Oni raz wygrywali, raz przegrywali. Nierówna forma, coś się działo. Ale po tych ostatnich wzmocnieniach i rozgrywający Lajcewicz i Nunio Mot, znakomity, silny skrzydłowy, no rozruszaj to towarzystwo. A pamiętajmy, że tam jest też Olejniczak. Miał kilka słabszych meczów ostatnio, ale to jest cały czas naprawdę potwór pod koszem, jeśli chodzi o PLK. Jest doświadczony weteran Paweł Leończyk. Bracia Kolenda. Karol Guszewski. On wie, jak grać w meczach o stawkę. To jest doskonały 32-letni zawodnik, który naprawdę no, wie, co zrobić. Jest Paliukanas. No, tych zawodników jest sporo. Jeśli Tref Sopot... Przepraszam. Podam raz jeszcze. Jeśli Tref Sopot będzie grał stabilnie. Nie będzie takich tej sinusoidy, jak to często się zdarzało w meczach. Jeśli to wszystko zagra jak trzeba, jeśli będzie słabszych momentów, wielkich przestojów, to moim zdaniem, mimo naprawdę znakomitej roboty Widina, obstawiałbym 3-2 dla Trefla. Tam też będzie zależało, powtarzam, czy będzie równa forma Trefla, jak zagra po tej kontuzji McCulley, jak to zostanie wkomponowane, tak? Jednak ta ławka nie jest mocna, nie jest ograna, doświadczona w ten sposób. To, co przeszło niezauważone chwilami w sezonie zasadniczym, tutaj się może uwypuklić bardzo. Tu już nie ma żartów, to są playoffy. Tutaj przegrywający odpada. Kończy sezon. Dziękuję bardzo i temat jest tam zamknięty. Także tu obstawiam 3-2 dla Trefla. 3-2 dla Trefla. Także raz jeszcze. Zielona Góra Stargard 3-0. Legia King 2-3. Ostrów Wielkopolski Lublin 3-0. Wrocław Sopot 2-3.
Tak tę sytuację widzę. Jak będzie, no zobaczymy. No też pamiętajmy, co się zdarzyło niedaleko, jak wczoraj ten mecz. Też jest taki podtekst. Tam będzie dużo, dużo podtekstów, można powiedzieć. No. Też pamiętajmy, Zielona Góra Stargard. W Stargardzie kto gra? Między innymi Maczczak, który no nie przebił się swego czasu w Zielonej Górze. No, też ma coś do udowodnienia. Tak? Legia King. No, ten Wojciech Kamiński nie ukrywał, że to jest skandal, że stało się coś takiego, że wypuszczono nie zawodników pierwszego zespołu, tylko 8 nienaświadczonych juniorów, i oni przyjechali na rzeź do Legii i wczoraj przegrali 43 do 137. To porażka kosmiczna, no niewyobrażalna, rekordowa. Też tutaj mogą być pewne chęci udowodnienia, kto miał rację, czy jednak ten Ramirez oszczędził tych zawodników i ci młodzi poszli na rzeź w Legii, a za chwilę wiedział dobrze, że się spotkają już w prawdziwych pierwszych składach w Warszawie w meczach sieciowych. Też jest ciekawa sprawa. No tutaj Ostrów kontra Lublin. Jak to będzie? Lublin wie, że na niego niewiele osób stawia. Ten Dedek też jest jakby w odwrocie. Też bym chciał dużo udowodnić, pokazać swój kurs. No, to jest też bardzo dobry trener, także Amilicic chce pokazać, że tą twardą, mocną ręką trzyma zespół. Dobre mecze w lidze, dobre mecze w europejskich pucharach nie są przypadkowe i chce w finale zagrać pewnie Zieloną Górą, no bo z kim innym. Wrocław Sopot, Widzin, promocja mniej znanych, także polskich zawodników wyciągniętych z klubów, tak jak Szlachetka z Gliwic, tam go nie chciano. Tomczak, który tam szaleje w pierwszej lidze, też bardzo ambitny, fajny chłopak. Syn świętej pamięci Adama Wójcika. Janek, kilku innych, tak? Tam też rzeczywiście nieoceniany przez niektórych Gabiński, który też tam gra twardy basket, tą trójeczkę, że zawsze sieknie, zastawi, pobroni. Doświadczony 30-letni zawodnik. Kontrast w Sopot. Naprawdę dużo fajnych zawodników wypromowanych. No i też bardzo ważna kwestia, nie zapominajmy o tym. Jakie mamy trenerów? Jean Tabak, znakomity trener. Ale Marek Łukomski był w odwrocie, nie chciano go w Polfarmie, pogonionego z najgorszego zespołu. Odbudował się, co ja byłem zdziwiony, że go Spójnia chciała, ale go wzięli i faktycznie na tym dobrze wyszli. Też na tą karuzelę wrócił. Jest w playoff, to się bardzo, bardzo liczy. Wojciech Kamiński, po nieudanych tam ponieważ epizodzie w Niemczech, jest tej Legii, pokazał, że nadal to jestem ja, Wojciech Kamiński, jeden z najlepszych polskich trenerów. King Szczecin. Zobaczmy, na co stać Ramireza z takim zespołem. Albo pójdzie naprawdę wysoko i znajdzie się naprawdę wysoko. Wysoko to mówię o finale. I wtedy faktycznie będzie wielkie wow, to jest trener. No albo odpadnie w finale i wszyscy będziemy się śmiać po latach, że z taką kasą, z takim składem nic nie zrobił. Także tutaj się aspekt trenerski. Milicić, o tym mówiłem już przed chwilą, tak? Człowiek, który chce grać o mistrzostwo. On nie uznaje półśrodków. Już widać jego rękę, tak? Lublin. Wicemistrz Polski. Dawid Dedek. Wielki sukces. Tutaj nie idzie. Klapa w pucharach. Chcę pokazać, że stać go na dużo. Jest tym samym underdogiem. Może coś tam też swój kunszt pokaże. Coś zaskoczy może Milicicza w tym ćwierćfinale. Ja moje typom przedstawiłem i krótki komentarz do tego, ale jak będzie, zobaczymy. Także są świetne te też pojedynki trenerskie. Widzin. Świetny trener. Przed pracą w Polsce no miał sukces, ale powiedzmy sobie, że w nie najmocniejszych ligach, tak delikatnie. Wypłynął. Ludzie pukali. Widzin, kto to jest? Wiedzieli Widzina, proszę bardzo. Mega, mega, mega kumaty. Trener, z tego co udało mi się ustalić, też świetny, świetny człowiek. Rozmawia, po polsku mówi, kontaktowy, bardzo jest tam
zaangażowany w te wrocławskie środowisko. Tref Sopot właśnie, Marcin Stefański. Kiedyś wydawało się, Stefański pierwszym trenerem, to się może nie udać. Gdzie jest Stefański? Tu był dyrektorem, tu trenerem. Podobny przypadek jak Łukasz Majewski w Ostrowie. Jemu się nie udało. Stefanowi się póki co udaje. Półfinał dla Marcina Stefańskiego? No zobaczcie. A mówię w przeciwnale. Z polskich trenerów. Łukomskiego? Kamińskiego? I Stefańskiego. Jaka promocja do tych trenerów. Tak? A pamiętacie, kliknij sobie, odnajdźcie sobie filmiki, gdzie robię materiały. Po tym sezonie też oczywiście zrobię kolejny materiał. Klasyfikacje najlepszych trenerów. Spójrzcie, że tutaj jeszcze podciągnąłem Igora Miśnie, no bo to już ma od wielu, wielu lat polskie obywatelstwo, tak? Igora. Ale zobaczcie. Kto dominował? Jacek Winnicki. Bezrobotny. Nie udało się mu i w Ostrowie, i w Stargardzie. Mega utytułowany Jacek Winnicki. Artur Gronek. Kolejny sezon poza playoff. Ja bardzo szanuję, bo to jest świetny, świetny człowiek, świetny trener. Dużo było też kłopotów w tym sezonie. Do tego jeszcze wrócimy, do tego sezonu w wykonaniu Enea Story na kanale. Natomiast no też nie ma go w playoff. Dalej. Przemysław Frasunkiewicz. Zaczął za Seko Arka. Bardzo tam. Znaczy, były kontuzje, zaczął się robić bardzo krucho. Poszedł do Anwilu. No nie wypał. Z takim budżetem zespół. No się skompromitował kompletnie. Totalnie. Zobaczcie, jak to się zmienia. Także tutaj ta karuzela też jakby się kręci. I to jest też duża sprawa też nie tylko dla zawodników klubów, a także dla trenerów. Oni walczą, żeby być na szczycie, żeby walczyć o kolejne kontrakty w tych klubach czy następnych. Także tutaj naprawdę, no ja tutaj zacieram rączki, bo te ćwierćfinały powinny być naprawdę na wysokim poziomie. Co martwi, że tylko mecze Legia King oraz WKS Śląsk Tref będą Polsat Sport News, tudzież Ekstra, a mecze Enea Zastal, PGE Spójnia oraz Arget Pszczółka, no nie będzie ich na sportowych kanałach Polsatu, co jest też, no, to pokazuje zainteresowanie mediów polską koszykówką i tam, gdzie jesteśmy. A to jest już temat na inną bajkę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy, łapeczki. No, chyba, że to też różnie bywa. Dziękuję Wam ślicznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, uważajcie na siebie, dużo zdrówka. Piotr Dudek, kłaniam się bardzo nisko. Pozdrawiam.